Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy temat relacji piesi i kierowcy na przejściach dla pieszych. A to dlatego, że dostaliśmy od Państwa naprawdę dziesiątki filmów z całej Polski, które obrazują, jak te stosunki pomiędzy pieszymi a kierowcami wyglądają. Ale zaczniemy od listu pana Rafała z Krakowa. To jest pierwszy taki krytyczny głos, kontrastujący ze wszystkimi listami kierowców, którzy piszą do nas. Ponieważ pan Rafał pisze tak. Kolejny raz pozwolę sobie zauważyć, że tępienie wyłącznie kierowców i uczenie pieszych, że są świętymi krowami, takich słów używa pan Rafał, i mogą wszystko, będzie miało tragiczne skutki. Pan Rafał przysłał nam kilka filmów i pyta, naprawdę nawet te filmy was nie przekonują? Przekonują nas te filmy, czy nie przekonują? No, oczywiście nie przekonują. Pan Rafał zatytułował ten film Wtargnięcie pieszego na przejście. No to ocencie państwo, czy jest tutaj wtargnięcie. Jest odpowiednia odległość, jedzie pan Rafał, nawet nie szybko. No i pieszy płynnie przechodzi przez jezdnię, po czym pan Rafał przejeżdża. Jeszcze lepiej byłoby, gdyby pan był uprzejmy zdjąć nogę z gazu przed tym przejściem i to jeszcze tak, powiedzmy, no bezpieczniej można powiedzieć, by się odbyło, ale w tym przypadku to nie odbyło się niebezpiecznie, bo na szczęście nie jechał pan zbyt szybko. Popatrzcie państwo raz jeszcze. Zbliża się pan do przejścia dla pieszych. Przecież jest pan tego świadomy, bo pisze pan do nas o przejściu dla pieszych. Pokazuje pan, czyli pan widzi. No to co pan robi? Zachowuje szczególną ostrożność. W tym przypadku przede wszystkim wzmożenie koncentracji tutaj jest niezbędne i zmniejsza pan prędkość, bo o tym mówi paragraf 47 ustęp 4 rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Mamy obowiązek zmniejszyć prędkość w celu nienarażania na niebezpieczeństwo pieszych, którzy są na przejściu bądź na nie wchodzą. Dalej, zamierzają wejść. Ich wszystkich musi pan uwzględnić i przepuścić. Oni pierwsi, a potem pan. Panie Rafale, pan uważa, że jeśli jest przejście dla pieszych, to ono nic nie zmienia w kwestii sytuacji pieszego na drodze, niż jakby tego przejścia nie było. No ewentualnie jak już wszedł, to już trudno, no to może go nie przejadę. Ale jak jeszcze nie wszedł, to nie wejdzie. To nie wejdzie, bo ja potrzebuję szybko jechać. Mało tego, jak zwolnię, to może go zachęcę do wejścia, a ja potrzebuję przecież szybko jechać. W związku z tym nie zwalniam przed przejściem, nie zmniejszam prędkości, obowiązkowe, powtarzam, tylko przyspieszam, żeby na pewno ten pieszy nie wszedł. Wiem, że pan Rafał nie jest odosobniony w swoim rozumieniu. To jest po prostu lobby kierowców, które widzi świat zza szyby samochodu. To przejdźmy w takim razie do listów pana ze Szczecina, nie podaje imienia. Przysłał do nas kilka filmów i może warto je omówić. Popatrzcie państwo, zatrzymanie przed przejściem dla pieszych i co? Pieszy już na przejściu, a obok Opel w najlepsze, jak to zwykle. Przejeżdża, na szczęście pieszy, rozsądnie, rozglądając się, przechodził. Oczywiście namawiamy zawsze do tego rozsądku pieszych. Nigdy nie mówiliśmy, panie Rafale, żeby pieszy nie patrzył i wchodził. Ale to wstyd kierowcy, że często pieszy ratuje sytuację, ratuje też trochę skórę kierowcy, który zachowuje się nieodpowiedzialnie. I co się dzieje dalej? Kolejne przejście. Renault Megane wyprzedza. Bardzo groźna sytuacja. Kolejny filmik. Kierowca Mondeo nie wytrzymuje wolnej jazdy kierowcy, który dojeżdża do przejścia dla pieszych. A to przecież tak właśnie ma wyglądać. Mamy zwolnić przed przejściem dla pieszych. I do czego to prowokuje innych kierowców? W tym momencie w związku z tym wyprzedza tego wolnie jadącego kierowcę. Tego zawali drogę, bo tak uważamy. A przecież my widzimy przez szyby, że zbliża się do przejścia dla pieszych. A jak nie widzimy w ogóle jakaś sytuacja, nie wyprzedzamy, bo żeby można było wyprzedzać, to warunkiem podstawowym jest odpowiednia widoczność i miejsce do wyprzedzenia. No ale tutaj, proszę państwa, przejeżdżamy podwójną ciągłą linię, przejedziemy pasem dla przeciwnego kierunku ruchu, do skrętu w lewo z przeciwnego kierunku, tak jedzie kierowca Mondeo, no i wyprzedza w najgorszym możliwym momencie, tuż przed przejściem dla pieszych, mając w ogóle żadną widoczność pieszych. No dlatego giną piesi, panie Rafale, bo nie mogę zapomnieć o panu, który przysłał tego maila, od którego zaczęliśmy. Czy pan sobie zdaje z tego sprawę?
A teraz może taki najbardziej dramatyczny dla mnie film, czyli ten z tą Skodą. Skoda tak niechętnie wpuszcza autobus, który powinna wpuścić. Chętnie, bo autobus rusza z przystanku, potrzebuje zmienić pas ruchu. Skoda, a właściwie jej kierowca, zatrzymał się na moment, po czym zadowolony, że autobus już przejechał, ruszył z kopyta wprost na przechodzącą grupę pieszych. No na szczęście piesi rozglądali się, kierowca przejechał, udało się po raz kolejny, udało się. Ile razy się jeszcze nie uda? No a to jak nasz widz się zatrzymał, to dwóch chłopców dziękuję mu bardzo uprzejmie, no kłaniają się wręcz w pas za to, że ich wpuścił na przejście dla pieszych. No to też troszkę śmieszne, aczkolwiek no bardzo cieszymy się, że młodzi, dobrze wychowani ludzie dziękują, sympatycznie, tylko że oni nie powinni dziękować, bo to powinno być naturalne. No ale ładnie dziękują naszemu widzowi, a za chwileczkę byliby potrąceni przez tego małego dostawczaka. Ale tu jest jeszcze, proszę Państwa, jeden film. Nasz widz skręca, widzi pieszą z dzieckiem, która chce wejść na przejście dla pieszych. No skręca, co za problem, płynnie, łagodnie się zatrzymać, tak też robi. A obok kolejny samochód, najlepsze, przejeżdża. Brak słów. Kierowca Mazdy podobnie, może troszkę wolniej, ale też bezkrytycznie omija. A teraz moja ulubiona seria filmów. My pokażemy jeden, pana Michała z Warszawy, który jeździ skuterem. Tak, w tym przypadku kierujący skuterem, ale często też kierujący rowerem, który zna przepisy i chce się do nich zastosować. I jeden, drugi, trzeci, czwarty samochód przejechał. No, piesza na szczęście się rozgląda. Tak, my uważamy, że jak już w ogóle taki mały, jakiś niepozorny, wolnojadący pojazd zatrzymuje się gdzieś tam, to go lekceważymy kompletnie. To jakby kalkulujemy, że może on za chwileczkę ten rower, czy ten motorower, skuter, może motocykl prowadzi na chodnik. Nie interesujemy się zupełnie tym, dlaczego się zatrzymał, że to przejście dla pieszych, co się dzieje. Tak jeździmy. Może kierowcy myślą, że jak się zatrzyma ktoś na skuterze albo na rowerze, to widoczność jest taka duża, bo nie zasłania, no to pieszy będzie ostrożniej wchodził. No na szczęście widoczność jest lepsza, no ale to myślenie oczywiście jest w stylu pana Rafała. Czyli piesi, stójcie, bo ja chcę jechać. Był Szczecin, była Warszawa, to teraz Gdańsk. Co możemy powiedzieć o filmie pana Krzyśka z Gdańska? No i co, standardcik. Kierowca, nasz widz, zatrzymał się, przepuszcza pieszego, pieszy wchodzi, na szczęście rozgląda się na wszystkie strony, przepuszcza te pojazdy jadące innymi pasami, no i wreszcie dociera, tego już nie widać, ale dotarł na szczęście na drugą stronę tej szerokiej jezdni. To wracamy w okolice Krakowa, na Zakopiankę. Mamy list od pana Roberta, który jest przerażony postępowaniem kobiety w granatowym Volkswagenie. No tak, kolejny raz na Zakopiance, pan Robert zwolnił, zachował się, można powiedzieć, idealnie. Piesza, widząc to, wchodzi, na szczęście przytomnie cały czas, a obok przejeżdża pędzący samochód. No tak, to na tej Zakopiance się dzieje, co pokazujemy w kolejnym programie. A na zakończenie pokażemy taki pomysł pana Andrzeja z Krakowa, który ma uratować życie pieszym na przejściach. Przysłał do nas taki rysunek. Pomysł pana Andrzeja polega na blokowaniu pasów ruchu. Chodzi o to, że na jezdni o dwóch pasach ruchu w danym kierunku proponuje pan Andrzej, żeby udać jakby zmianę pasa ruchu, zasygnalizować ją kierunkowskazem, zacząć zmieniać pas, ale ustawić się okrakiem pomiędzy dwoma pasami, także obok nas żaden samochód nie przejedzie. My dojeżdżamy środkiem, zatrzymujemy się, no i blokujemy te ciągi obok nas, ewentualnie możliwe. Pojazdy za nami no nie mogłyby nas wyprzedzić, ominąć, piesi byliby bezpieczni. Tylko że po pierwsze pomysł jest niezgodny z przepisami, ponieważ jedziemy dwoma pasami, a jest to niedopuszczalne, korzystanie naraz z dwóch wyznaczonych pasów ruchu. Po drugie, jest to o tyle niebezpieczne, że trzeba by dłużej wprawy, żeby nie spowodować zagrożenia bezpieczeństwa tych pojazdów jadących za nami. Po trzecie, mamy na drogach nie tylko samochody, no nie zabezpieczymy tak motocykla, motoroweru, które właśnie często chcą w takim przypadku przejechać do przodu. Nie no, pomysł nie jest dobry, niedopuszczalny generalnie ze względu na przepisy. Natomiast cenne jest to, że część z naszych widzów, nie tak jak pan Rafał, który chce pójść w drugą stronę, tylko chce wymusić to bezpieczeństwo. My go nie wymusimy, proszę państwa. W związku z tym jest jedna droga. Musimy stosować przepisy, które już są. Przepisy, które zabezpieczają bezpieczeństwo, ale są lekceważone, są niestosowane, są po prostu ignorowane przez, niestety, większość kierowców.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.